Pani poseł, ostatnio nasze życie publiczne obfituje w bardzo dużo wydarzeń. Chciałbym poprosić o skomentowanie tych, które miały miejsce 10 kwietnia, mianowicie pobicie przez policję dwóch posłanek i poważne poturbowanie jednego z posłów. Jak pani to skomentuje? No to był jeden wielki skandal. Ja też byłam w tej grupie posłów, którzy zostali stłoczeni pomiędzy kordonem policji a budynkiem oficyny Pałacu Prezydenckiego. I powiem tak, tam byli wyłącznie posłowie i senatorowie, kilku dawnych ministrów. To byli ludzie rozpoznawalni i osoby, które trzymały w rękach legitymację. Czyli legitymacje były otwarte, pokazane, kto kim jest. Ja nawet nie musiałam wyciągać legitymacji, bo do mnie się wprost zwracano pani poseł. Więc osoby, które tworzyły kordon, doskonale wiedziały, kim jesteśmy. Przy tym powiedziano nam jeszcze przed zakończeniem mszy świętej, że wszyscy posłowie, senatorowie, którzy zechcą wejść na teren Pałacu Prezydenckiego, będą mogli to uczynić i złożyć stosowne wieńce i wiązanki. Więc my spokojnie czekaliśmy na swoją kolej. I w pewnym momencie padła komenda, by zacieśniać kordon. Zupełnie nie wiedzieliśmy, dlaczego to się dzieje, bo tam nikt poza posłami, senatorami się nie wdzierał. Natomiast my byliśmy cały czas naciskani. Do tego stopnia, że właściwie z jednej strony byli policjanci, z drugiej strony była ściana. Ja widziałam później ręce jednej z moich koleżanek, one były całkowicie obdarte z naskórka. Posłów, ktoś powiedział, że posłów i senatorów traktowano jak przysłowiowych kiboli i rzeczywiście tak to w praktyce wyglądało. Części osób udało się przedrzeć między barierką a murem. To była, powiedziałabym, konieczność, bo inaczej zostaliby po prostu stłamszeni. Komentarze, które w tej chwili słyszę, budzą moje najwyższe oburzenie. Przede wszystkim wypowiedź rzecznika stołecznej policji, którą słyszałam już w dniu zajścia, że każdy, kto chciał wejść na teren pałacu, mógł to zrobić. No to nie jest prawda, nie mógł wejść. Ja chciałam, miałam do tego prawo i mnie nie wpuszczono. Powiem wprost, to jest ze strony rządu polskiego, ze strony tych, którzy dzisiaj rządzą Polską, to jest walka z pamięcią o Lechu Kaczyńskim. Ale nie da im się w tej walce zwyciężyć. Im bardziej będą napierać, im bardziej będą próbować walczyć z legendą świętej pamięci prezydenta, tym bardziej będą się kompromitować i tym szybciej utracą władzę. Ja tak to ocenię. No tak, tylko że w naszych mediach jest idealny spokój, nic nie zakłóciło uroczystości, wszystko jest super. Natomiast w mediach zachodnioeuropejskich jest pokazane całe zajście. Niektórzy nawet komentatorzy stwierdzili, że użyto pałek. Czy to prawda? No ja tego nie widziałam, natomiast moje koleżanki relacjonowały, że tutaj między rękę a tułów wciskano im pałki. Rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. No, ja opieram się tutaj na relacjach tych osób, które to mówiły. Było to szeroko opisywane na posiedzeniu zespołu smoleńskiego, bo my wszyscy byliśmy w tej sprawie poszkodowani. Władze zdają się zapominać, że my jesteśmy reprezentantami narodu, a więc tym samym reprezentujemy państwo. W ten sposób, jak nas potraktowano, nie wolno traktować żadnego z obywateli, a z całą pewnością nie wolno tak traktować posłów. Ja uważam, że nasz immunitet został naruszony.
to w sposób bardzo poważny. Co grozi za naruszenie immunitetu? Nie słyszę. Co grozi za naruszenie immunitetu? No, zobaczymy, bo w tej chwili sądzę, że ta sprawa będzie badana przez prokuraturę, także nie chcę uprzedzać wypadków. Zobaczymy, co się stanie i jak działa system sprawiedliwości, ścigania i wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jak pani skomentuje fakt, że dziennikarze, którzy z mediów niezależnych byli inwigilowani przez polskie służby specjalne właśnie w czasie uroczystości 10 kwietnia i tuż przed nimi? No, ja o tych faktach jedynie słyszałam i to od osób trzecich. Ja mogę potwierdzić, bo myśmy też byli. Aha. No, powiem wprost, jeśli tak było, to oczywiście jest to wielki skandal. To też powinno być zbadane przez organy ścigania. O trzech panów chodziło za nami, najpierw dwóch, potem trzech. Każdy nasz ruch, każdy ruch kamery obserwowali. Nie, no tak jak powiedziałam, w państwie demokratycznym tego typu sytuacje nie mogą mieć miejsca.